Cześć, nazywam się Szymon Czerwiński i zabiorę Was dzisiaj do województwa świętokrzyskiego, do miejsca, w którym powstają niesamowite produkty z mleka. Będzie lokalnie, będzie przepysznie i bardzo inspirująco. Zaczynamy podróż po miejscach i smakach zupełnie nieoczywistych, po tych, którymi może się szczycić województwo świętokrzyskie. Jaka jest kuchnia w województwie świętokrzyskim? Z jakich dań słynie? Co tu można zjeść? Jest tu bardzo malowniczo. Jestem niesamowicie ciekawy. Kuchnia świętokrzyska łączy w sobie trzy kuchnie. Chłopską, szlachecką i żydowską. Tutejsze gleby obrodziły głównie w kapustę, ziemniaki i strączki. I właśnie tych produktów używało się do regionalnej, prawdziwej chłopskiej kuchni. Gospodynie gotowały z tego, co miały pod ręką. Szły na pole, zbierały to, co rosło koło domu. I właśnie dzięki temu powstały niesamowicie inspirujące i pyszne, proste, ale pyszne dania kanonu kuchni świętokrzyskiej. Dania te mają zagadkowe nazwy. Pokrzywianka, kugelszczerna lub parzybroda świętokrzyska. Najbardziej charakterystyczne danie dla rejonu kieleckiego to jest zalewajka. A co to jest? To są ziemniaki wcześniej ugotowane, które są zalewane barszczem. Równie ciekawym daniem jest zupa owocowa, wiśniowa lub jagodowa, którą tutaj właśnie zabielają i podają z ziemniakami. Nie wypada wyjechać z tego regionu, nie próbując pasibrzucha, pasternocka czy kaszy ze śliwkami oraz lokalnych trunków, sośniaka oraz bzówki. A po najlepsze produkty z mleka lokalne udamy się do serowni Podłazy. Jej nazwa jest związana bezpośrednio z miejscem. Dojechaliśmy do miejscowości Piotrów Podłazy w gminie Łagów. Serownia to jedyny producent w województwie świętokrzyskim, który oferuje sery dojrzewające, a jednocześnie jeden z niewielu producentów w całym kraju, który oferuje swoim klientom sery ekologiczne. Konstantyn, Franciszek i Edward. To są imiona serów, które wytwarza pani Beata w swojej przydomowej serowarni. Poznajmy bliżej panią Beatę, jej sery, a przede wszystkim historię, która jest niesamowita. Pani Beato, dziękuję za zaproszenie, że pani przyjęła mnie w tych swoich czterech ścianach. Proszę bardzo, było mnie jest miło. Wiem, że była pani pierwszą osobą, która w województwie świętokrzyskim zajęła się produkcją serów dojrzewających. Tak. Niech pani powie mi, skąd się ta pasja u pani wzięła? To zupełnie nie tak, jak sobie każdy wymyślił, że ja tam sobie marzyłam o tym, żeby... Przeprowadziliśmy się tutaj na wieś z mężem, żeby tam reperować zdrowie męża. No i wymyślaliśmy sobie, co by tu na tej wsi robić, żebym nie musiała jeździć do Kielc, do pracy. No to ja panią doskonale rozumiem. Do pracy też nie lubię jeździć, więc zacząłem gotować, żeby do pracy nie jeździć. No i różnych rzeczy żeśmy próbowali, ale jak się zresztą po tych ostatnich naszych, tych nawet na hodowców się nie nadajemy, bo nam właśnie owce uciekły. Ja mogę pomóc ich szukać. Może wrócą jeszcze. Może wrócą. No szkoda, bo ten baran był taki fajny, taki oswojony, przychodził tutaj pod drzwi. Taka maskotka, można powiedzieć. Taka maskotka była fajna. No cóż, no tak się zdarzyło, nie ma i już. W każdym razie, no różnych rzeczyśmy próbowali i nic z tego nie wychodziło. No i mąż wymyślił zupełnie nie dla mnie, tylko... On jest tam, udziela się w kole gospodyń wiejskich i wymyślił, żeby robili sery tutaj na wsi, ponieważ tutaj jest dużo rolników, którzy mają właśnie krowy i to krowy na łąkach, to jest ważne. No i nie za bardzo chcieli, troszkę tam wyśmiewali się z tego pomysłu. No i ja sobie pomyślałam, że no, a to ja się tym zajmę, pokażę, że co stracą. No i zaczęłam szukać, no to tak jak mówię, to było prawie ponad właśnie 8 lat temu. Kiedy to było? No to był 2013, początek tego roku. Właściwie to pojechałam, znalazłam sobie na Żuławach takie małe gospodarstwo, gdzie dziewczyna zapraszała, robiła różne warsztaty, zapraszała jakieś tam osoby, mhm, które to prowadziły. I serowarem był pan Jaworski, Krzysztof Jaworski. To był jakby no, mój pierwszy nauczyciel.
No i ta, to było, trwało 3 dni. Ja tam przyjechałam stamtąd, no pełna, to ja od razu poleciałam do sąsiadki, kupiłam mleko. Biorę mleko, będę robiła sery. Tak, z całym zapałem oczywiście. Ja, która nie miała wcześniej kontaktu z wsią, słuchajcie, nie miałam w ogóle zero. Czyli taki typowy mieszczuk przyjechał na wieś. Mieszczuk straszny, do tego stopnia, że to już anegdota, że tam na miejscu się dowiedziałam, bo byłam zdziwiona, że krowa, myślałam, że krowa daje mleko, bo po prostu jest krowa mi daje mleko. Nie wiedziałam, że trzeba ją zadzielić. No tak. Musi być w tym procesie laktacji. Tak, do tego stopnia byłam ignorantem. No nic, no i nauczyłam się wszystkiego i już teraz nie jestem. No ale wiem, że to nie tylko to było jedno szkolenie, no nie, że pani była w Niemczech również, w Szwajcarii uczyła się. Tak. W ogóle, no ja szanuję bardzo ludzi, którzy jeżdżą po świecie i szukają wiedzy, szukają doświadczenia. Sam też, jak tylko mogę, gdzieś uciekam, czy do Paryża, czy do Włoch, aby jak najbardziej chłonąć to wiedzę i te smaki. Tak. No, jak to no było u pani? No? To znaczy, jeździłam tutaj jeszcze w Polsce, nie było wtedy dużo serowarów. Ale był Jóż Wańczyk, który jest takim guru naszym serowarskim, który założył nasze Stowarzyszenie Serowarów Zagrodowych. I jakby do tego stowarzyszenia przystąpiłam, no i tam właśnie mamy wyjazdy takie, gdzie jedziemy, na przykład byliśmy na tydzień w Niemczech i uczyliśmy się tam u Niemców tak fizycznie po prostu, nie to, żeśmy sobie patrzyli tylko po prostu uczestniczyliśmy w procesie. Także to jest bardzo ważne, bo to jest ważne, jak się dotknie tego ziarna w tym kotle, jak się zamiesza i wszystko dotyka. Poczuje ręką, poczuje się, zapach, tak, dotyk. Jak konsystencja, wszystko jest ważne. No, każda minuta, wszystko jest bardzo ważne. Także no, to było wielkie przeżycie. A potem były też kilka takich jakichś tam prywatnych swoich wyjazdów, gdzie jeździłam sobie i na jakieś takie właśnie wyjazdy tam. Córka męża mieszka w Austrii, to tam też nam umożliwiła taki wyjazd, żeby sobie popatrzeć po prostu i uczestniczyć tam w tym. Byliśmy w Tyrolu, no w różnych miejscach, po prostu jakby człowiek chłonie, ale dużo bardzo mi daje to ta przynależność do stowarzyszenia, bo tam jakby robimy sobie raz w roku takie spotkanie, gdzie są zapraszani ludzie, którzy nam dużo tłumaczą od strony mikrobiologii, od strony higieny, no, profesorowie z uczelni, czy w Olsztynie, czy w Warszawie, no i to jest też bardzo cenne. No. No i tak pomału, trochę metodą prób i błędów. Nie, na początku. Sery są genialne, ale żeby ten ser najwyższej jakości regionalny pani powstał, to musi być krowa. Tak. Skoro krowa, tak. To rozumiem, że z Gór Świętokrzyskich, tak. To co ta krowa je? No, ja mam tutaj, zaczynałam, to miałam 12 rolników, z którymi... Tutaj regionalny, tak, dookoła, pracujemy. Na no, miejscu. No, można powiedzieć, że za górką. Za górką. Sąsiedzi. Sąsiedzi, tak. Jest, no tak jak mówię, zaczynałam, to było ich 12 i wtedy były jeszcze kwoty mleczne i ciężko było w ogóle pozyskać mleko, ale to jakby nie opowieść na ten czas, na to spotkanie. Teraz już jest tak, że zostało mi ich 6, no ale jakoś daję radę. Mało tego mleka jest i cenię sobie bardzo każdy litr, no bo to jest dobrej jakości mleko. Ta krowa, to rozumiem, że to, że ona je to trawę z właśnie Łąki Świętokrzyskiej. Z chwilą, kiedy tam mniej więcej w maju, no różnie bywa, bo czasem jest tak, że teraz na przykład to był zimny maj, nie? Ale więc też wyszły później te krowy na pastwiska. Ale generalnie mleko zupełnie inne jest, jak są te krowy na pastwisku i jak później, jak się zaczyna jesień i jest koniec września i już są na sianku, na koniczynie, na jakichś wytłokach, na warzywach, to też jest inne to mleko. I to też trzeba wiedzieć dobrze, które sobie serki lepiej dojrzewają, które będzie fajniejsze mleko, bo jest różnica w serku, gdzie jest letnie, a gdzie jest zimowe. Czyli mamy takie sery, jak pani powiedziała, i letnie, i zimowe, tak? Tak, tak. Zależy od tego, jaka jest pora roku i co... Tak, co jedzą te krówki. Co jedzą te krówki. No tutaj jakby nie ma takich typowych, jak w Szwajcarii, że jest pełno ziół i to... Tak. No ale natomiast no, nie jest też, że tylko i wyłącznie jedzą trawy, no nie? Właśnie, powiedziała pani, że nie jest jak w Szwajcarii, że to nie wiadomo ile ziół, czy jakichś innych, ale wiem, że pani ma swoją unikatową mieszankę ziół, dzięki której pani sery zawdzięczają swój unikalny smak. Może to zbyt to
Tak pan to powiedział, że nie, no niekoniecznie tak jest. Ja po prostu eksperymentuję i potem zauważam, że sporo osób mnie naśladuje i może fajnie, że tak robią. Nie mam jakichś takich nie wiadomo czego. No na pewno nikt nie robił z miętą. Ja robiłam z miętą, robiłam ale to z jest tak, że nagieszkami, pani... robiłam z, wymieszałam chili z czosnkiem niedźwiedzim, bo pięknie, kolorystycznie wygląda ten ser po prostu. Smakuje też fajnie. I to są takie te moje mieszanki. Ostatnio wszyscy się zachwycali 2 lata temu, jak byliśmy na takim właśnie wielkim serwowaniu naszym, moim serkiem z gorczycą prażoną. Bo jest fajny smak, bo prażone ziarna mają taki Tak. specyficzny smak i ten i to i w tym ciepłym no i serze, też jak się... uwalnia się cały smak No podczas właśnie. procesu prażenia. No, poza tym Kuchnia indyjska nam się ja kłania. Nie ze wszystkich, nie zawsze odciągam śmietanę, więc one są dość tłuste, a tłuszcz no to nośnik, prawda? Smaku przede no wszystkim. No właśnie, więc to wszystko potem idzie i ten ser... To ja się domyślam, że te zioła, które pani zbiera, mięta, jak pani wspomniała, na getek, to jest wszystko zebrane ode tutaj mnie. U Tak, pani, w tym tak, pięknym terenie tak, zielonym, tak, co tak. mamy przyjemność go Tak. oglądać. Wcześniej o tym rozmawialiśmy o mleku. I powiedziała pani, że rano pani odbiera mleko od krowy i natychmiast trzeba zrobić z niego serki. To znaczy... Czy to ma jakiś wpływ ten czas? Tak, 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 no bo w mleku są bakterie. I wiadomo, że w ciągu tam 3 godzin, no to jest też takie płynne, nie? Ale generalnie trzeba jak najszybciej zrobić, ponieważ trzeba dać, zaszczepiam swoje, tam mam bakterie takie kupione, liofilizowane. I jakby dodaje się tych bakterii, które są dla nas dobre, żeby ten ser powstał dobry. Bo można zostawić to mleko, ale wiadomo, że w mleku są różne bakterie. Właściwie w mleku, jak nie, tylko później cała ta... jakby ta historia z dojeniem, prawda? No bo właśnie. Każdy ma swoje bakterie i każdy tam wnosi, prawda? Swoje jakieś. No. Ale to jest takie mleko, które się po prostu od krowy doi. Tak. I od razu oni do pani tak. przychodzi. Tak, my się umawiamy z moją grupą rolników, my się umawiamy na konkretne godziny i rano i wieczorem. I wszyscy jesteśmy na tą godzinę. Czy to obowiązek niesamowity również? Tak, z ich kanek do moich kanek się przelewa. Ja przywożę sobie to do serowni. Od razu do kotła to idzie i zaszczepiam to, ponieważ te dobre bakterie muszą wygrać walkę, bo tam się toczy walka. Wojna. Wojna między dobrymi a złymi bakteriami. Są te patogeny, które czyhają, tylko które lubią zimną temperaturę, więc jak się dłużej trzyma to mleko i ono się schładza, no to wtedy wygrywają tamte, więc trzeba dołożyć trochę swojej armii, żeby wygrała, tak, żeby wygrały wojnę. No i zaszczepia się to. Część, jak robię te długo dojrzewające, to jednak pasteryzuję, no bo ponieważ nie mam od jednego dostawcy, tylko od kilku, to wolę pasteryzować to mleko. Wiem, że pani sery mają unikatowe nazwy. No. Skąd te nazwy się biorą? Może pani nam przedstawi, jak mają na imię, jak się nazywają, bo nie chciałbym pomylić którejkolwiek nazwy. No i skąd pani wzięła inspirację do tych nazw? Mamy 2 sery, które są bez nazw, imion, bo normalnie to jakby... traktuję to te sery jak moje chłopaki, wszyscy mają imiona męskie. Czyli żeńskiego nie ma ani jednego. Żeńskiego nie ma ani jednego. Są 2 tylko, które nie mają imion, tylko jest nazwa, to jest Podłazer, to jest ten taki górski ser twardy. To jest od, jakby od naszej wsi Piotrów Podłazy, to myśmy wzięli nazwę Serownia Podłazy i Podłazer jakby to jest ten... I on dojrzewa minimum, mówiła pani, rok? Rok, tak, powinien 3 miesiące. Tak być. No, powinien mieć ponad czy rok. W tej wtedy... pani tej pani dojrzewalni, on tam sobie leży tak. w odpowiednich warunkach tak. I czeka. I czeka. Tak, no, a reszta, a jest jeszcze smerdel, to jest taki ser, który jest z czerwoną mazią, z tymi bakteriami. I on ma taki specyficzny skarpetkowy zapach. I on się nazywa Smerdel, po czesku śmierdziel. To on też nie ma imienia. A tak to jest tak. No jest Antoni, to jest taki najbardziej popularny serek z różnymi przyprawami. To jest czarnuszką? Tak, tu jest czarnuszka, gorczyca z chili. Nie, chili nie ma. Jest kozieradka, jest mięta i jest suszony pomidor z bazylią z czosnkiem. Jest też kawałek z nagietkiem. Typu Edward to jest typu Gouda,
Konstanty to jest typu Emmentaler, ten z dziurkami. Takimi. Ja przełykam wam. Nie ma jakichś dużych dziur. A oprócz tego mam Józefa Szwejka, to jest taki, który dojrzewa w piwie. Ale... I to jest piwo jasne, ciemne? Nie, ciemne piwo. Ciemne. Ja sobie... I to jest też piwo regionalne? No tutaj... nie, niestety nie, nie. Jak mi się udaje, że gdzieś jestem na jakimś takim festiwalu piwa, wina i tak dalej, to sobie tam kupuję. Ale generalnie mam piwo z Niemiec, niestety. No. Niemcy też znani są ze swojego piwowarstwa, tak, więc... piwo ciemne, Josef Prost się nazywa, bardzo dobre. I mi się sprawdza w tym serze po prostu. Nasze takie rzemieślnicze nie za bardzo, bo są niepasteryzowane. No, a tam są drożdże, no i też tak. Obawiałabym się, co by się tam mogło podziać. Natomiast tutaj jest piwo pasteryzowane, więc spokojna jestem. Piwo jest dodawane do mleka, a potem jeszcze oprócz tego 2 tygodnie się moczy w tym piwie. Także tak jest jeszcze Józef Szwajk. No i Gordon to jest Gordon Blue. No to jest z niebieską pleśnią. Jest jeszcze Henryk, to są młode serki, takie świeżaczki, ale to głównie robię przed weekendem, no bo do sprzedaży takiej szybkiej jest. Pani Beatko, pani sery mają męskie imiona, są to pani chłopaki, no ale tak. Czy za tym stoi jakaś historia? Tak, stoi za tym historia, to jest cała legenda, ponieważ tutaj u nas w tym regionie w Łagowie jest jaskinia Zbója Madeja. Na pewno każdy z Was słyszał o legendę Zbója Madeja i co tam na niego czeka, jak kiedyś już odejdzie. Na razie jest dobry i tutaj działa. Pomaga. No więc ze Zbójem Madejem jest taka historia, że on sobie tu zbujował. I przez te piękne lasy świętokrzyskie przejeżdżała kiedyś karawana z Anglii z 2 księciami. Był książę Edward i książę Antoni. I sobie jechali na wschód, na Ukrainę, tam w gościnę. No i Zbój Madej napadł na nich. Dawać tutaj wszystkie swoje złota i tak dalej, i tak dalej. No i oni strasznie się wystraszyli i powiedzieli, że oni mu dadzą coś takiego, gdzie nie będzie musiał zbujować. Co to było? Tak, i to był przepis na ser. I powiedzieli mu, że jak zacznie robić sery, to nie będzie musiał zbujować, a sami do niego ludzie przyjdą i przyniosą mu pieniądze. No i on oczywiście schował ten przepis do butelki i my jak byśmy kupili tą chałupę, to żeśmy znaleźli tą butelkę. I stąd na cześć tych dwóch książąt jest właśnie był Edward i Antoni I, a potem już poszło. Cudowne, cudowne. Rewelacja. Także taka piękna to jest, historia. Taka to jest legenda, jeżeli chodzi o moje serki i ich nazwy. Piękna legenda. Będziemy ją powtarzać wszędzie. Dobrze. A gdzie można pani sery kupić? Bo wiem, że cieszą się popularnością niesamowitą. Generalnie są ciężko dostępne, bo wszyscy wykupują, co pani przygotuje, to jest kolejka chętnych. Mam kilka miejsc restauracji, do których dostarczam, a oprócz tego mam 2 sklepy. W Kielcach jest jeden i w Sandomierzu jeden. Natomiast sama, jak zaczęłam robić te sery, to stworzyłam w Kielcach ekobazar. Sama z Państwa jako bazar? Tak. Skrzyknęłam ludzi, którzy coś robią. Super. Właśnie. I ten bazar już działa tyle, ile ja robię sery, to ten ekobazar działa. Miał różne zwroty, upadki i tak dalej, ale generalnie się trzyma. Może nie ma tam jakoś dużo tych rolników, nie wszyscy mają certyfikaty ekologiczne. Bo ale... pani ma certyfikat unijny również, ekologiczny? Tak, tak, zielonego liścia. No i tam też mamy takich rolników z certyfikatami. Nie wszyscy są, ale z warzywami są 2 stoiska i oni mają ten certyfikat. Zdradziła mi pani, że oprócz serów, które są tu przepiękne i będziemy je próbować, również niebawem u pani to powstanie Muzeum Serowarstwa. No, mamy taki właśnie zamysł z mężem, żeby kupiliśmy taką starą chałupkę, postawiliśmy sobie ją i chcemy tam zrobić, ponieważ mamy dużo eksponatów, to chcemy tam zrobić taką izbę, gdzie, ponieważ u nas w Polsce nie ma tradycji robienia serów podpuszczkowych, bo to są sery podpuszczkowe, jedynie to oscypek jest takim serem podpuszczkowym i na Podhalu były... Tam są te tradycje, natomiast tutaj u nas w Świętokrzyskim kompletnie nie było takich
serków, głównie wszystko twarogi. Chociaż z twarogów też można robić dużo różnych serów. Pokazywała Pani mi, że ma Pani nawet camembert. No, taki twarożek tak. Z kreśnią camembertową, tak. No, on obrasta tym puszkiem, takim jest bardzo smaczny. To nie jest taki typowy camembert, tylko właśnie taki twarożek. No, różne robię i taki mam dojrzewany w kulki takie z pieprzem. Odtaczany w pieprzu jest cały serek i on dojrzewa, wysusza się ładnie, jest, potem jest to ścieranie fajne. Fajnie smakuje, tak inaczej. No, można go suszyć, z twarogu można też dużo rzeczy zrobić. Można to ma Pani genialne sery, niebawem powstanie Muzeum Serowarstwa. Czy to do Pani można tu przyjechać, nie wiem, na noc spędzić czas w tych pięknych, zielonych okolicach? Można, tak, można, to znaczy w tym domku, gdzie będzie muzeum, chcemy zrobić właśnie też takie miejsce, gdzie można by było właśnie pokazać taki najprostszy serek typu Bunz, który każdy gdzieś tam w górach jadł i tak. Smakował, to może sobie sam zrobić w domu. Można to naprawdę, nie jest to nie wiadomo jaka tam filozofia. Także chcieliśmy pokazać, ale to tam stworzyć takie miejsce, bo tak to nie mamy. Natomiast rzeczywiście można przyjechać do nas w tym roku, jakby mamy już skończone mieszkanie gościnne, taki apartamencik, sypialnia z dużym pokojem, z aneksem kuchennym, z łazienką, ze wszystkim. I no i zgłosiliśmy się, jesteśmy na mapie kamperowców, bo mamy ładne miejsce na kampery tam z tyłu. Czy można przyjechać, postawić swój kamper? Tak, i mamy tak. Przyjść do Pani rano po świeży ser tak, i się nim raczyć. Tak, tak. Natomiast no, nocleg można sobie, u nas jest tutaj o tyle fajnie, że mamy wszędzie blisko, bo do Kielc mamy, do Sandomierza, do Opatowa, wszędzie na Święty Krzyż, no właściwie jesteśmy w takim centrum, do Kurozwęg, do Hańcze tam, no, na to jeziorko, naprawdę. Czyli atrakcji świętokrzyskich w okolicy Pani nie brakuje. Tak, bazę wypadową i jest wszędzie blisko, można w ciągu jednego dnia wszystko pozałatwiać, wrócić na nocleg i zwiedzić sobie Świętokrzyskie, a poza tym no, tutaj kilometr ode mnie się zaczyna szlak w Górach Świętokrzyskich, także można sobie przejść tym szlakiem też. Tak, Pani Beatko, się zastanawiam, pytanie kolejne moim zdaniem będzie retoryczne, ale chyba Pani zadam. Rzuciła Pani życie w mieście, wjechała Pani na wieś, nie mając pojęcia zielonego, jak wygląda życie na wsi. No, dokładnie. I dziś, patrząc wstecz tych 8-9 lat temu, czy jest Pani szczęśliwą osobą? Bardzo. Tylko będziemy retoryczne, bo widzę uśmiech na Pani twarzy, widzę jak Pani żyje tymi serami, ale chciałbym to od Pani usłyszeć. No, bardzo się tu dobrze czuję i na pewno nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś wróciła do miasta. No, poza tym jestem też już w takim wieku, że już mnie miasto nie inspiruje i nie bawi. Natomiast tu wieś tak. To Pani Beatko, co Panią inspiruje? Odkryłam ogródki i w ogóle różne rzeczy. Co Panią inspiruje na tej pięknej wsi świętokrzyskiej? No właściwie wszystko wokół, cała przyroda. Uwielbiam chodzić na grzyby, biorę swoje psy, idę i sobie tam, że tak powiem, wyżywam się w tym lesie, zbierając grzyby. To, że robię serki, to też jest, ciągle coś tam sobie wymyślam nowego. Chociaż stwierdziliśmy kiedyś z mężem, że nie możemy mieć za dużo rodzajów, bo to też nie jest dobre. No, także wymyślam sobie coś tam wśród tej rodziny i sobie tam próbujemy, ale tak do sprzedaży to już mam taki stały. Ja mogłem z Panią siedzieć jeszcze godzinę i myślę rozmawiać o tych serach. Jest Pani przesympatyczną osobą, z którą się naprawdę czuję genialną energię. Ale ja chciałbym po prostu już zjeść. Dobrze. Pani Beatko, ja dziękuję Pani, że Pani czas znalazła, żeby nam poświęcić, pokazać nam swoją serowarnię, swoją okolicę, miejsce na kampery i za chwilę idzie muzeum. Dziękuję Pani serdecznie. No i jedzmy. Bardzo dziękuję. Za wizytę i za to, że się zainteresowaliście. I zapraszamy do Pani wszystkie kampery. Tak, zapraszamy kampery. I nie tylko, bo tak jak ktoś przyjedzie, też może sobie, wtedy sobie w mieszkaniu zanocuje. Nie musi być w kamperze. No to oczywiście zapraszam. Nóż w rękę, kroić i jeść. Moje serki. Thank you.
niestety, to co dobre szybko się kończy. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w okolicy, koniecznie odwiedźcie panią Beatę. Jest to niesamowicie ciepła osoba, która robi genialne sery, które nie ustępują ani Włochom, Francuzom czy Austriakom. Ja pędzę dalej zwiedzać województwo świętokrzyskie, szukać lokalnych pomysłów, bo jestem głodny. Głodny lokalnego jedzenia.